Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Wykładu na kartach historii. Pomysłodawcą tego cyklu wykładów jest Adam Lubocki, który za chwilę wygłosi kolejny wykład nazwy Wykładu na przestrzeni dziejów. No właśnie, nasz remontowany dworzec stał się takim przyczynkiem do tego, żeby o tym opowiedzieć i różne wersje, które gdzieś tam krążą w internecie, mniej lub bardziej trafne, sprawiły, że Adam postanowił wyjaśnić jako historyk zawodowy z pewnym warsztatem historyka, jak nazwa Grodu Wejhera kształtowała się od czasów powstania osady, tym miasta, aż po czasy współczesne. Witam serdecznie, witam przedstawiciela naszego organu prowadzącego, wicestarostę Witolda Reclafa. Dzień dobry. No i będziemy zaczynać. Przypomnę tylko, że nasze wykłady są rejestrowane i potem, aby je też uratować od zapomnienia i ulotności, te słowa, które tutaj padną, no, umieszczane są potem na naszym kanale YouTube'owym. Zachęcamy do odwiedzania. Już teraz Adam rozpocznie wykład nazwy Wejherowa na przestrzeni dziejów. Zapraszam. No, witam Państwa, jest mi niezmiernie miło się tutaj z Państwem spotkać. No, wychodząc jakby naprzeciw tym dyskusjom, które szczególnie w internecie powstały wokół tego odkrycia i wokół tej nazwy, która została odkryta na budynku dworca, też no, postanowiłem tutaj przygotować taki fragment tego, na czym powiedzmy, czym się zajmuję naukowo, badawczo. No i jest to, no, wiadomo, w internecie dyskusje są różne, bardzo rzadko są dyskusjami merytorycznymi, bardzo często jakieś emocje tutaj biorą górę, więc myślę, że warto gdzieś tam pewne rzeczy, jeśli chodzi o historię Wejherowa, tutaj przedstawić na takim szerszym tle, czyli właśnie te nazwy Wejherowa na przestrzeni dziejów, bo tu sprawa wcale nie jest taka prosta, jakby się to mogło wydawać, więc ten napis na budynku dworca, można powiedzieć, jest taką inspiracją, ponieważ muzea muszą też wychodzić jakby naprzeciw, można powiedzieć, w cudzysłowie, oczekiwaniom społecznym, więc myślę, że te dyskusje były wystarczającym bodźcem, żeby taką tematykę podjąć. Tutaj myślę, że no, nie będę się skupiać tylko na tej niemieckiej nazwie Neustadt, tylko szerzej postaram się przedstawić, jak to wyglądało na przestrzeni dziejów, jak w różny sposób nasze miasto było kiedyś przez naszych przodków nazywane. No i też myślę, że tutaj taka dyskusja, ta, która rozgorzała w internecie, no, jest taka, no, może nie do końca potrzebna tak naprawdę, bo to jest część naszej historii i powinniśmy się z nią pogodzić, jakakolwiek by ona nie była, więc jakieś próby zamazywania czy deprecjonowania pewnych wydarzeń, faktów czy okresów historycznych, no myślę, że nie powinna mieć miejsca, tym bardziej, że z każdego okresu czy z każdego wydarzenia historycznego możemy wyciągnąć jakieś pozytywne wnioski, które nas ubogacą jakoś i z których możemy wyciągnąć wnioski na teraźniejszość czy także na przyszłość. No i też chciałem tutaj podkreślić, że ja w żadnym wypadku nie bronię Niemców i ich działań, czy nie mówię, że to na przykład ten napis powinien zostać, czy że powinniśmy jakoś specjalnie mocno pamiętać i eksponować te niemieckie wątki z historii. Tego tutaj nie roztrząsam, no i też nie będę się wypowiadać, czy ten napis powinien na przykład zostać, czy nie. Bo jeśli miałbym się za jakimkolwiek napisem opowiadać, no to ja osobiście raczej bym się opowiadał za nazewnictwem kaszubskim, więc myślę, że tutaj nie będziemy wchodzić w tego typu zagadnienia. No ale żeby właściwie zrozumieć te, o czym tutaj mówimy, to trzeba wspomnieć parę słów o tym, jak wyglądała tutaj specyfika historyczna Pomorza Wschodniego, ponieważ ona w dużej mierze determinowała historię Wejherowa od momentu jego powstania aż właściwie po czasy współczesne, więc trochę tutaj tak jako taką dygresję powiem, żeby tutaj pewne rzeczy właściwie odebrać. No i potem już to stricte to
do nazwy Wejherowa w okresie powstawania miasta i różne późniejsze warianty nazewnicze, przy czym no, te początki omówię na podstawie tych dokumentów, to jest okres mi najbardziej znany, okres nowożytny, natomiast no, późniejsze warianty jakby postaram się przedstawić według podziału na te poszczególne wersje, które gdzieś tam w przestrzeni publicznej czy w źródłach funkcjonowały, żeby dać taki w miarę pełen obraz. Przy czym no, najbliższa jest mi epoka nowożytna, więc tutaj na tych zagadnieniach się najbardziej skupię, natomiast mniej będzie jakichś takich przykładów z okresu XIX czy XX wieku, chociaż to też wynika z tego, że tam jest to trochę bardziej jakby jednoznaczne. Więc zaczynając od tej specyfiki regionu, to trzeba to bardzo mocno podkreślić, że od samego początku, właściwie od XIV wieku przynajmniej, a pewnie również wcześniej, Pomorze Wschodnie było takim obszarem wieloetnicznym, wielojęzykowym, wielokulturowym, więc od samego początku tutaj stykały się różne kultury, różne etnosy, można powiedzieć, więc to odciskało oczywiście silne piętno, czy to pozytywne, czy negatywne na społeczności, która tutaj zamieszkiwała, więc no, mamy tutaj do czynienia oczywiście z ludnością słowiańską, Kaszubami, Polakami, z Niemcami również w bardzo dużym stopniu, ale również inne narody czy społeczności z innych części Europy również na Pomorzu znajdowały swoją małą ojczyznę. No, może jako taką ciekawostkę powiem, że na przykład w Gdańsku nawet była spora mniejszość węgierska w okresie nowożytnym, więc różni ludzie, też Szkotów było całkiem sporo na Pomorzu, więc wiele różnych społeczności tutaj znajdowało swoją ojczyznę. No i bardzo często te ludy tutaj, te społeczności żyły w pokoju między sobą. Sąsiedzi przez wiele pokoleń no, koegzystowali bez jakichś większych problemów i utarczek. I jeśli jakieś problemy na tle etnicznym występowały, to bardzo często nie jakby podsycane przez tych ludzi mieszkających tutaj, tylko raczej przez jakieś rządy czy jakieś wydarzenia politycznej natury, więc raczej tak naprawdę częściej to wynikało z jakichś politycznych względów. Oczywiście wyjątkiem tutaj jest, myślę, kwestia II wojny światowej, gdzie rzeczywiście ta mniejszość niemiecka bardzo czynnie działała, żeby zlikwidować tutaj jakiekolwiek ślady polskości czy kaszubskości, więc no, to był może taki okres wyjątkowy, aczkolwiek również te ruchy były jak najbardziej podsycane przez ten rząd hitlerowski, więc też jakby tutaj motorem tego były pewnie jakieś działania rządu niemieckiego. Tak więc no, w takim miejscu Wejherowo powstało w połowie wieku XVII i od samego początku również Wejherowo jakby spełniało te kryteria tego miasta kresowego, przy czym oczywiście jako kresowe rozumiem tutaj północne Kresy, nie te wschodnie, gdzie zamieszkiwały inne ludy, ale Pomorze Gdańskie również można zaliczyć do takich Kresów Rzeczpospolitej Północnych, ponieważ również, tak jak wspomniałem, te różne ludy tutaj mieszkały ze sobą i żyły. I to też miało wpływ na języki, jakie tutaj były używane, ponieważ w okresie nowożytnym w Prusach Królewskich jednym z właściwie głównym takim językiem dyplomacji na przykład czy korespondencji był język niemiecki i też bardzo wiele dokumentów czy listów powstawało w języku niemieckim, ponieważ to był taki główny język. Po polsku jeszcze wówczas raczej korespondencji nie pisano, chyba że taką prywatną, natomiast na przykład listy królewskie do poszczególnych tutaj magnatów czy do miast były z reguły pisane po niemiecku. No i nawet te listy z kancelarii królewskiej były pisane po niemiecku, wręcz jak zdarzały się wyjątki, na przykład jak pisano do gdańszczan po łacinie, to zazwyczaj król się tłumaczył, że akurat nie miał pod ręką kanclerza, który władałby niemieckim, więc stąd list jest po łacinie. Więc ten niemiecki tutaj był też takim językiem urzędowym w Prusach Królewskich. No i to również miało tutaj wpływ na poszczególne miasta czy społeczność, która tutaj zamieszkiwała. No i trzeba zacząć od początku, jeśli chodzi o Wejherowo, więc ten początek istnienia miasta datowany jest oczywiście na 1643 rok, więc jest to miasto stosunkowo młode.
jeśli chodzi tutaj o, no ogólnie w tym roku mamy 381. rocznicę właściwie powstania tej pierwszej osady na tym terenie, więc jest to stosunkowo niedużo. I było to miasto właściwie założone od zera na tak zwanym surowym korzeniu, w przeciwieństwie na przykład do innych miast, które zakładano na Pomorzu, ponieważ no, tak zgodnie z taką definicją historyczną miastem jest ośrodek czy miejscowość, która otrzymała prawo miejskie, czyli oficjalny dokument, który regulował jakby regulował taki status prawny, można powiedzieć, regulujący funkcjonowanie miasta. No i na naszym terenie było to z reguły prawo, było to z reguły prawo niemieckie, zaczerpnięte między innymi z Lubeki czy z Magdeburga. Natomiast Krzyżacy wymyślili taką własną przeróbkę tego prawa, czyli tak zwane prawo chełmińskie, które troszeczkę się różniło, ale w zasadzie było jednym z takich odmian prawa miejskiego. No i więc w momencie tak naprawdę dopiero kiedy te miasta otrzymywały te przywileje, to można mówić, że to były takie miasta. No wcześniej istniały grody, ale no nie miały one jakiegoś takiego skodyfikowanego systemu prawnego regulującego funkcjonowanie tych grodów, więc dopiero od momentu tak tej lokacji mówimy o miastach. No i jeśli chodzi o Pomorze Gdańskie, to mamy takie dwa okresy, w których te miasta powstawały. Najpierw jest to okres książęcy w XIII wieku, dynastia Sobiesławiców. No i tutaj między innymi powstały miasta, lokowano Gdańsk, Słupsk i Tczew. Natomiast później w XIV wieku Krzyżacy dołożyli do tego kilka innych miast z obszaru Kaszub. No te, większość tych, które dzisiaj właściwie znamy, czyli między innymi Hel, Puck, Lęborg, Kościerzynę, no i tamte miasta na południu dzisiejszych Kaszub, Chojnice, Czuchów i parę innych. Natomiast jeśli chodzi o Wejherowo, to jest to pewien ewenement tutaj na skalę Pomorza Gdańskiego, ponieważ w okresie nowożytnym było to jedyne miasto, które zostało założone jako miasto. Żadne inne miasto tutaj na tym naszym terenie nie powstało. W okresie nowożytnym była próba w Topolnie, niedaleko Świecia, ale tam to się zakończyło klapą, więc tylko Wejherowo. A w tym czasie, właściwie w okresie nowożytnym od XV do rozbiorów, od XV wieku do rozbiorów Rzeczpospolitej, w całej koronie, czyli tej ówczesnej Polsce, powstało ponad 300 miast, więc na Pomorzu tylko jedno, natomiast w całej Polsce 300. A to wcale nie znaczy, że te miasta u nas były mniej znaczące. Więc no, Wejherowo powstało najpierw jako osada w 1643 roku. Król Polski Władysław Waza wydał przywilej pozwalający Jakubowi Wejherowi na założenie swojego prywatnego miasta. To też pewnie gdzieś tam udało się temu naszemu miastu z tego względu, że Jakub Wejher był bardzo wpływowym magnatem i pewnie jego słowo znaczyło wiele, więc skoro królowie polscy zgodzili się, no to już nie było od tego odwrotu. No i mamy ten słynny przywilej 28 maja 1643 roku. Jakub Wejher zezwala na osiedlenie się w nowej osadzie i tutaj mamy tą nazwę, to jest kronika, fragment kroniki ojca Grzegorza i tu mamy pierwszą właściwie jakby tą wersję, wariant nazwy. Tu mamy nowe kolonie wejherowiane, czyli to jest akurat w dopełniaczu, więc przywilej nowej kolonii wejherowskiej. Więc to jest pierwszy jakby ten wariant nazwy, no i od tego czasu ta kolonia nowa tak trochę z nami została, chociaż niekoniecznie w takiej formie, o tym jeszcze za chwilę. Więc to jest ten przywilej, który ta osada, kolonia nowa, już wówczas mamy, jak widać, wejherowiana, więc już gdzieś tam to Wejherowo w pierwszym wariancie nazwy się pojawia. I później ta osada błyskawicznie się rozwija, już parę lat później, w 1650 roku, 13 stycznia, król, już następca Władysława IV, jego brat Jan Kazimierz Waza, wydał przywilej lokacyjny, czyli akt lokacji miasta, więc ta osada, kolonia nowa wejherowiana, zostaje podniesiona do rangi miasta i już od tego momentu aż do dzisiaj jest to miasto. Przy czym jeśli chodzi o ten dokument, jeszcze wracając do niego, to myślę, że jest dość istotne, ponieważ kronika ojca Grzegorza pisana była po łacinie, więc to jest ten język, w którym to powstało, więc tutaj też mamy tą formę łacińską, nowa kolonia.
Natomiast ojciec Grzegorz wyraźnie wspomniał tutaj, że oryginał tego dokumentu, bo on jest cały przepisany przez ojca Grzegorza w kronice, natomiast ojciec Grzegorz zaznaczył, że oryginał był napisany w języku niemieckim, więc to prowadzi nas do paru wniosków. Po pierwsze, prawdopodobnie tymi pierwszymi osadnikami tutaj byli Niemcy, ponieważ no skoro w języku niemieckim, no tym oczywiście jakby obowiązującym w Prusach Królewskich językiem urzędowym, można tak powiedzieć, ale pewnie też z tego wynikało, że rzeczywiście tymi osadnikami, których tutaj zapraszał Jakub Wejcher, byli Niemcy. No i to się może oczywiście komuś podobać, albo może się nie podobać, ale no, wskazuje to na to, że pierwsi mieszkańcy Wejcherowa, czy też tej kolonii nowej byli Niemcami. No to względy były proste. Jakubowi Wejcherowi zależało na tym, żeby stworzyć osadę rzemieślniczą, więc chciał tu sprowadzić wykwalifikowanych ludzi, którzy zajęliby się kupiectwem i rzemiosłem, no a takimi ludźmi w tym czasie byli przede wszystkim ludzie pochodzenia niemieckiego, więc to raczej do nich tutaj kierował to zaproszenie. No i w związku z tym, że ten przywilej był po niemiecku, no to prawdopodobnie ta nazwa nie brzmiała wcale Kolonia Nowa, tylko nazwa była inna, a jaka ta nazwa była, to daje nam wskazówki kolejny dokument, czyli ten przywilej lokacyjny, o którym już tutaj wspomniałem. Tu mamy, oczywiście ten przywilej jest dość długi, on ma kilka stron, tu mam taki cytat z tego krótki, który jakby przedstawia te nazwy. I tutaj jest interesujące nawiązanie przede wszystkim do tego przywileju z 1643. Tutaj również pojawia się ta nazwa Nową Kolonię, ale to już nie jako nazwa własna, tylko po prostu jako informacja, że to była osada, która nie miała charakteru miasta. No i po niemiecku, czyli w tym niemieckim oryginale, czyli prawdopodobnie w tym dokumencie Jakub Wejcher nazwał ją Wejchersfrei, czyli wejcherowska wola, i w skronice ojca Grzegorza ta wejcherowska wola już została napisana po polsku, więc mamy już od samego początku w kronice ojca Grzegorza wariant niemiecki, czyli Wejchersfrei, i wersję polską, czyli wejcherowską wolę, więc już od samego początku jakby widać, że te nazwy polska i niemiecka jakby występują łącznie i są jakby no, traktowane na równi. Natomiast jeśli chodzi o miasto, to tu już wprowadzono pewną zmianę, ponieważ tu mamy w tej ostatniej linijce, czyli to miasto, na którego założenie zgodził się król Jan Kazimierz, miało się nazywać Wejcheropolis, czyli tutaj polis od greckiego słowa miasto, czyli jakby miasto Wejchera, albo po prostu Wejcherowo, czyli to owo, no to jest końcówka typowa dla nazw miejscowości z ówcześnie zakładanych w Rzeczpospolitej, więc jest to no, taka typowa końcówka. No i również w kronice ojca Grzegorza tam była ta nazwa Wejcherowo, przy czym była pisana oczywiście z grafią XVII-wieczną, czyli przez I, a nie J, i przez V, to drugie V, czyli tu było Wejcherow V, więc takie było brzmienie tej nazwy, no ale oczywiście dzisiaj to zapisujemy jako Wejcherowo. W dzisiejszej obserwancji chyba tutaj wkradł się jakiś Tak, no to no, literówka. Tak, więc widzimy już w tym pierwszym dokumencie mamy jakby cztery wersje, powiedzmy. Mamy wersję niemiecką Wejchersfrei, mamy wersję polską, tą samą nazwę, jakby tłumaczenie Wejcherowska Wola. No i mamy już miasto jako nazywające się Wejcheropolis, czyli miasto Wejchera albo Wejcherowo. Tak, i teraz tak, tu jest też fragment ojca Grzegorza, ale mam tylko jedną stronę, jakby tutaj jest zachowane tylko te dwa ostatnie wersy, bo tej wcześniejszej niestety nie mam oryginału, nie otrzymałem z archiwum w Pelplinie całości, tylko pojedyncze strony, w tym między innymi tą stronę. No i tu mam właśnie to Wejcheropolis, Sive Wejcherowo, tak, i tu właśnie widać te dwa warianty, jak miało się nazywać to nowo założone miasto. Tak, no to jest to, co już powiedziałem, czyli od polis. No to było takie nawiązanie typowe w baroku do kultury antycznej, greckiej, rzymskiej. No tu akurat jest nawiązanie do kultury greckiej, gdzie polis oznaczało po prostu miasto.
No i też widać to Weicheropolis na przykład na tej najstarszej mapie Kalwarii Wejherowskiej z 1660 roku, tak zwanej mapie Judyckiego. Tu widać też Civitatem Weicheropolim, czyli to jest odmiana łacińska od tego słowa Weicheropolis. No i to ta nazwa jakby funkcjonuje w oficjalnych dokumentach wydawanych przez późniejszych właścicieli Wejherowa w XVII i XVIII wieku. Tu mamy akurat przywilej Jana III Sobieskiego. Tu może tak nie widać za dobrze, ale to jest zdjęcie robione przeze mnie z oryginału. Nie mam niestety lepszej wersji, no ale tu może to widać Weicheropolinensis, czyli też od Weicheropolis. Też jest tutaj ta nazwa, która się pojawia w przywileju lokacyjnym. Tu już dokument z wieku XVIII, wydany przez Piotra Jerzego Przebędowskiego w 1729 roku. No i tutaj również pojawia się nawiązanie do Weicheropolinensis, tak? I tu mam powiększone ten fragment, więc tutaj po raz kolejny w oficjalnym przywileju wydanym dla Weicherowa przez właściciela miasta pojawia się Weicheropolis. Tu jest ten sam dokument, na drugiej stronie tu już się pojawia Weicherowia. Też ciekawe, bo jest forma żeńska, natomiast no raczej to nie było stosowane, ale parokrotnie w źródłach pojawia się żeńska forma nazwy miasta. Tak, tu widzimy Weicherowia, nie wiem nawet jak to dzisiaj można było przetłumaczyć, no jest to w każdym razie nazwa rodzaju żeńskiego. Również w tym w wieku XVIII. I tu jest homagium, czyli akt wierności jakby złożony już w czasie rozbiorów, kiedy urzędnicy pruscy już wkroczyli do Weicherowa 13 września 1772 roku, to mieszczanie weicherowscy, tutaj przedstawiciele, burmistrz i rada miasta złożyli homagium, czyli przysięgę wierności. I ona, co ciekawe, była złożona po polsku, więc pruskiemu królowi mówiącemu po niemiecku mieszczanie, znający na pewno niemiecki, tak jak powiedziałem, to był taki no, używany powszechnie tutaj język, no, składają przysięgę wierności w języku polskim. I to też myślę, że może być tak odbierane jako tak może taki pstryczek w nos dla tego króla pruskiego, że no, tutaj była Polska, więc jakby no, używamy języka polskiego, żeby złożyć tą przysięgę wierności. Natomiast to mniej istotna kwestia. No i tutaj pojawia się miasto Weicherowo, tak, czyli dziedzicznego miasta Weicherowo, więc tu już jest ta forma znana nam współcześnie, więc tu już nie jest Weicheropolis, tylko jest po prostu Weicherowo. Więc no, w takiej wersji można powiedzieć, Weicherowo wkracza w okres rozbiorów w XVIII wieku. Natomiast niezależnie od tej nazwy Weicheropolis i Weicherowo istniała już wspomniana nazwa Weichersfrei, też w tych obu wariantach, zarówno w wariancie niemieckim, jak i w wariancie polskim. Przy czym myślę, że tu ważne, żeby gdzieś tam etymologicznie, bo ta wola, to nie chodzi o to, że Jakub Weicher miał wolę, żeby założyć miasto, tylko to raczej jest nawiązanie do tak zwanej wolnizny, bo też na to wskazuje niemiecki wersja Weichersfrei, czyli Frei wolny, wolnizna. I tu chodziło raczej o nawiązanie do tego, do zwolnienia od podatków, które mieszkańcy miasta jakby, czy tej osady uzyskali od Jakuba Weichera, żeby rozwinąć tutaj, można powiedzieć, skrzydła jako nowi osadnicy, więc tutaj raczej o to chodziło. Więc nie jest to jakby wola w takim dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Nie powinniśmy tak tego rozumieć. No i te warianty również były stosowane w okresie nowożytnym. W różnych zapisach się pojawiają, między innymi u ojca Grzegorza, tak jak wspomniałem, ale na przykład też na mapie Pomorza, czyli tabula Pomerania, mapa Pomorza z 1659 roku również pojawia się podobno, bo nie widziałem tej mapy na żywo, tylko gdzieś tam w literaturze znalazłem taką informację, że również tam pojawia się ta wersja Weichersfrei jako oficjalna nazwa miejscowości, mimo że
no, już od paru lat to miasto miało się nazywać Wejherópolis bądź Wejherowo. W dalszym ciągu ta wejherowska wola istniała. No i takim najjaskrawszym, myślę, przejawem zachowanym w źródłach tej nazwy Wejhersfrej jest Wilkesz wydany dla Wejherowa, wystawiony dla Wejherowa przez Ignacego Franciszka Przebędowskiego w 1769 roku. Przy czym z tym źródłem jest taki problem, że nie znamy jego oryginału, więc nie wiemy, w jakim języku była pierwotna wersja, bo znamy ją tylko z wersji z czasów Kaiserlingów z wieku XIX, tu gdzieś tam bodajże lata 20 XIX wieku. Więc nie wiemy, czy ten pierwotnie było napisane w języku polskim, czy w języku niemieckim, natomiast no, Kaiserlingowie już w czasach pruskich no, niewątpliwie używali wersji niemieckiej, więc ten druk, który zachował się do naszych czasów, jest nawet w naszych zbiorach muzealnych, jest w języku niemieckim, no, ale nie wiemy do końca, jaki był oryginał. No i tu się pojawia również nazwa Wejhersfrej, czyli wejherowska wola, więc to nie jest to Wejherowo czy Wejheropolis, ale tutaj jest nawiązanie do tej pierwotnej nazwy, która była w tym pierwszym przywileju z 1643 roku. Tych przykładów Wejhersfrej czy wejherowska wola jest więcej, więc to pokazuje, no, w okresie nowożytnym, więc to pokazuje, że rzeczywiście te nazwy były traktowane niejako zamiennie. No i teraz ta, która nazwa, która niedawno rozpaliła umysły wielu Wejherowian i nie tylko, czyli Neustadt, łamane tutaj na tą wersję polską, nowe miasto, ponieważ taka wersja również w różnych źródłach się pojawiała. No i co istotne, od samego początku ta nazwa Neustadt funkcjonowała, bo pierwszą taką zapiskę, w której odnotowany jest Neustadt, mamy już z 1652 roku, ponieważ przez Wejherowo przejeżdżał Włoch związany z papieżem Giacomo Fantuzzi i on tą swoją podróż po całej Europie właściwie opisał w takim diariuszu, wspomnieniach z podróży. One zostały napisane przez niego już po powrocie w 1652 roku, więc no, widzimy, że to było właściwie dwa lata po uzyskaniu praw miejskich przez Wejherowo, więc no, świeże miasto, co zresztą widać z tego opisu. No i tu najważniejsze jest to pierwsze zdanie, czyli przejeżdżaliśmy przez Neustadt i tu w oryginale rzeczywiście pojawiła się ta nazwa niemiecka, to również świadczy o tym, że rzeczywiście ten język w Prusach był powszechnie używany, skoro no, prawdopodobnie ten podróżnik, zatrzymując się tutaj na nocleg, wjechał do miasteczka, zapytał mieszkańców, gdzie dojechał, no i powiedzieli mu w Neustadt. No więc to prawdopodobnie już wówczas ta nazwa była zwyczajowo przyjęta jako nazwa Wejherowa. No i tu przetłumaczył na włoski, czyli nowe miasto, no bo oryginał oczywiście był po włosku. I zwane Wejherowym, więc jakby również ta oficjalna nazwa też tutaj się pojawiła. No, cytat jest generalnie bardzo fajny i taki pierwszy, można powiedzieć, taki literacki przykład opisu Wejherowa, dość krótki, ale myślę, że bardzo trafny i bardzo ciekawy. W każdym razie no, potwierdza to, o czym mówiłem, że to Neustadt było jakby od samego początku równolegle z nazwą Wejherową. No i tu parę takich innych przykładów, już bez pokazywania dokumentów. W księgach sądowych z Kościerzyny, bo tam wiele spraw sądowych, tam działał sąd grodzki, który wiele spraw sądowych rozstrzygał. No i tam w tym XVII wieku, w drugiej połowie XVII wieku również pojawiają się zapisy Nowe Miasto w odniesieniu właśnie do Wejherowa. W XVIII wieku również takie tego rodzaju zapisy w języku polskim, Nowo Miasto czy różne tego typu warianty można zaobserwować w źródłach. No i tu są takie dwie teorie, które prawdopodobnie nie są wcale sobie przeciwstawne, tylko się wzajemnie uzupełniają, ponieważ prawdopodobnie to Nowe Miasto nawiązuje tutaj z jednej strony do tej kolonii nowej, czyli nowej osady, która potem się przekształciła w miasto, więc już nie można było mówić kolonia, tylko ten civitas miasto.
A z drugiej strony podaje się bardzo często, że było to takie pewne przeciwstawienie innemu miastu, które istniało na Kaszubach i na terenie właściwie, na terenie jurysdykcji, którego powstało Wejherowo, ponieważ Wejherowo powstało na terenie powiatu puckiego. To w okresie nowożytnym był tutaj powiat pucki, więc no i w tym powiecie puckim były właściwie dwa miasta, był Puck i Hel. Przy czym Hel jakby podlegał bezpośrednio gdańszczanom, więc był wyłączony z tej administracji, można powiedzieć, państwowej. Więc jedynym miastem, można powiedzieć, takim w pełni znajdującym się na terenie ówczesnego powiatu puckiego był Puck, no a potem jak powstało Wejherowo, no to naturalnie trzeba było to jakoś rozgraniczyć, więc ten Puck był nazywany starym miastem, a Wejherowo w przeciwieństwie do niego jako to miasto ponad 300 lat młodsze było określane mianem nowego miasta. I to nowe miasto w tej wersji niemieckiej jako Neustadt było używane właściwie no, za czasów niemieckich, zarówno w czasie zaborów w XVIII wieku, XIX, czyli w latach 1772 do 1920, przy czym no, nie trafiłem na żaden dokument jakoś oficjalnie nadający, zmieniający nazwę z Wejherowa na Neustadt, ale już właściwie w katastrze frederycjańskim, który jest z przełomu 1772 i 3 roku i w różnych innych źródłach niemieckich już ta nazwa od samego początku się pojawia jako Neustadt, więc prawdopodobnie jest jakiś dokument urzędowy pruski, który zmieniał oficjalnie tą nazwę na Neustadt. No i również potem w czasie II wojny światowej za okupacji hitlerowskiej również ta nazwa Neustadt była używana. I przy czym ta nazwa na dworcu, na tym wspomnianym dworcu raczej właśnie pochodzi z tego drugiego okresu. Wiele na to wskazuje, jakieś przynajmniej te zachowane pocztówki czy zdjęcia budynku dworca wskazują na to, że tej nazwy tam wówczas w XIX wieku nie było i że jest to prawdopodobnie nazwa już z okresu II wojny światowej. No i też ta nazwa Nowe Miasto, czy w ogóle miasto w odniesieniu do Wejherowa przetrwała właściwie nawet po II wojnie światowej, bo tak naprawdę do niedawna było takie słynne powiedzenie nawet ludzi z okolic Pucka, którzy mówili jadę do miasta, no i to znaczyło, że jadę do Wejherowa, no a do Pucka, no to po prostu jadę do Pucka. A to miasto jakby no od razu automatycznie kojarzyło się ludziom z Wejherowem, więc Kaszubi to automatycznie kojarzyli. No dzisiaj to już pewnie takie jednoznaczne nie jest, ale aczkolwiek jeszcze gdzieś tam w okresie PRL-u pewnie było to automatycznie kojarzone. No i tu jedna z pierwszych map jakby Prus tych okresu zaborów, to jest mapa z przełomu XVIII-XIX wieku, tak zwana mapa Schroetera od jej autora Friedricha Schroetera. No i datuje się ją na około 1796-1802 XVIII-XIX wieku. No i tu jest już ten Neustadt zaznaczony w tym brzmieniu niemieckim, w którym przetrwa aż do 1920 roku. Tu również mamy plan Wejherowa z 1810 roku, jest w wersji niemieckiej, potem też ten sam plan został potem przetłumaczony na język polski, polskie napisy zostały dodane, no ale tu również tutaj widzimy ten Neustadt, więc jest ta nazwa obowiązująca. Oczywiście we wszystkich dokumentach, tu można by było pokazać pewnie z 1000 różnych dokumentów z okresu XVIII-XIX wieku, gdzie ta nazwa funkcjonuje, także myślę, że tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Przy czym w dokumentach niemieckich raczej nie pojawiała się nazwa Wejherowo. Raczej tutaj Niemcy skrupulatnie odnotowywali Neustadt, natomiast to Wejherowo istniało tylko w świadomości tutaj Słowian zamieszkujących na tym terenie. No i właśnie już przechodząc do ostatniego wariantu, który myślę, że może być taką sporą ciekawostką dla wielu z nas. No mamy tutaj też opcję Wejrowo, czy mówiąc współcześnie po kaszubsku Wejrowe.
No i myślę, że no tutaj no obecnie się to kojarzy jako właśnie ta kaszubska nazwa, czy w formie Wejrowo, czy Wejerowo, różnie gdzieś tam się mówi. Natomiast historycznie, chociaż nie ma na to, nie znalazłem żadnych źródeł pisanych gdzieś tam z okresu nowożytnego, zaraz pokażę inne przykłady, jest to prawdopodobnie właściwa wersja fonetyczna. Ponieważ no, Jakub Wejcher był z pochodzenia Niemcem no, i forma zapisu Wejcher niemieckiego czytało się jako Wejer, więc fonetycznie bardziej odpowiednie i prawdopodobnie właśnie ta kaszubska wersja jest jakby takim odpowiednikiem przechowanym przez pokolenia, odpowiednikiem rzeczywistej nazwy fonetycznej od samego początku. Natomiast no, ci, którzy znali gdzieś tam język niemiecki, spisywali dokumenty, czy to w kancelariach jakieś oficjalne dokumenty, no to pewnie posługiwali się językiem niemieckim, więc wiedzieli, jak tą nazwę zapisać, ale podejrzewam, że w takiej przestrzeni mówionej raczej mówiło się Wejrowo. No i ta nazwa pewnie w języku kaszubskim przetrwała do dzisiaj, a kilka dowodów takich, które potwierdzają, że rzeczywiście to mogła być taka dominująca nazwa, wariant fonetyczny. Mamy tutaj słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. To jest wielkie, wielotomowe dzieło, które opisuje pokrótce właściwie wszystkie miejscowości tego dawnego obszaru Polski przedrozbiorowej. To było wydawane na przełomie XIX-XX wieku. No i tu mamy właściwie dowód na to, że ludzie, którzy zbierali te informacje o tych poszczególnych miejscowościach, również znali tą wersję jakby brzmieniową, bo mamy Wejrowo jako pierwsze. No i oczywiście jest inna forma zapisu, Wejherowo, czy również Nowe Miasto, też oczywiście ta niemiecka nazwa oficjalna Neustadt in Westpreußen. Natomiast no jakby tutaj oficjalnie jako hasło słownikowe pojawia się Wejrowo, no i również Wejrowski powiat, bo wówczas w XIX wieku od 1818 roku Wejherowo było siedzibą powiatu. No i również ten powiat tutaj przez autora tego hasła również jest określony jako wejrowski, a nie wejherowski. Więc to może sugerować, że rzeczywiście tak wówczas to odczytywano i taka była ta wersja dominująca. I to drugi przykład, może trochę bardziej egzotyczny, bo to jest mapa czeska datowana na 1914 rok, więc tuż przed I wojną światową. I to jest malutki fragmencik mapy, bo mapa przedstawia całą Europę Środkową jakby, ale mamy tutaj jakby też jest ta nazwa oficjalna, bo jeszcze wówczas w 1914 roku to był Neustadt, ale w nawiasie mamy też po czesku napisane, czyli za pomocą V, a nie W, Wejrowo. Więc też jakby no jest to dowód na to, że również Czesi, którzy robili jakby badania do stworzenia takiej mapy, również posiadali wiedzę, że tak nazwę tego miasta się odczytywało. No i przechodząc już do podsumowania, mamy tak naprawdę na przestrzeni tych prawie czterech wieków wiele różnych wersji. No i zazwyczaj to, co widać, były to takie wersje dwujęzyczne. Zawsze występowały, można powiedzieć, parami albo nawet trójkami. Czyli ta pierwsza nazwa uchwycona w przywileju Jakuba Wejchera, czyli kolonia Nowa Wejcheroviensis. Później druga wersja, czyli wejcherowska wola albo jej niemiecki wariant Wejcherstrej. No już od czasów powstania miasta mamy nadanie tej nazwy Wejherowo czy Wejheropolis, czy też ten wariant fonetyczny, można powiedzieć, który do dzisiaj przetrwał w języku kaszubskim, czyli Wejrowo. No i wreszcie mamy tą wersję Neustadt, czy Nowe Miasto, która również w okresie nowożytnym od samego początku istnienia miasta była używana. Także jest to wiele miast, jest to też swego rodzaju takie charakterystyczne dla Wejherowa, coś, co wyróżnia nasze miasto, ponieważ zazwyczaj bardzo często miasta czy jakieś miejscowości miały jedną nadaną nazwę i ona gdzieś tam we wszystkich źródłach się pojawia, a u nas tych wariantów mamy dużo. I to nie tylko dlatego, że to był teren wieloetniczny, gdzie żyli ze sobą przedstawiciele różnych etnosów, ale też te nazwy różniły się między sobą bez względu na język, którego używał dany człowiek.
No i też jest to, myślę, dowód na taką ciekawą wielokulturowość Wejherowa i, no i jego bogatą historię, o której, myślę, nie powinniśmy zapominać i którą powinniśmy pielęgnować i wyciągać coś z niej pozytywnego na naszą teraźniejszość czy przyszłość. Także dziękuję bardzo za uwagę. Pytania do prelegenta? Jeśli tak, to śmiało. Mogę dygresję? Pierwsza sprawa taka, że Fryderyk Wielki na pewno by się nie obraził ani na przysięgę po polsku, ani po niemiecku, bo oba języki były dla niego obce. On na co dzień mówił po francusku, no. Bo ze swojej mamki, która nauczyła go francuskiego, po niemiecku strasznie. Najwybitniejszy z Hohenzollernów mówił słabo po niemiecku. Więc to tutaj tak dobrze pan to zauważył, delikatny humor zawsze się przyda. Co do tego H, ja tutaj rękami i nogami zgadzam się z panem, że jest to po prostu błąd. Każdy, kto ma nie H w nazwisku, ja mam, więc wie, jak dzwonią jakieś firmy reklamujące gdzieś z Polski, to zawsze w nazwisku to H przeczytają, którego się nie czyta. Kto od nas jest, wie, że to nieme H występuje w bardzo wielu nazwiskach pochodzenia germańskiego na naszym terenie. Nawet były humoreski co do samego Jakoba na dworze polskim, które podkreślały jego kaleczenie języka polskiego, albo by był jakąś paskudną polszczyzną, takim kalipić, kalijeść. No pruską. Posługiwał się niemieckim. Zresztą jego nazwisko jest znaczeniowe, no to nie jest jakieś przypadkowe nazwisko. To Weihersfrei to po prostu była, po polsku by była stawowa wola, jakby to przetłumaczyć dosłownie. Więc my mieszkamy w Stawowie, jakby tak chcieć to całkowicie spolszczyć. W Kaszubskim doszło tak naprawdę do dwóch procesów. Jeden to było zlikwidowanie niemego H, bo jednak niemiecki jest dla nas językiem, z którym mamy kontakt, tak jak pan tutaj zauważył, od minimum 700 lat, naturalnie przez sąsiadów, więc wiemy, że to po prostu się wywala i z tego powodu Weihrowe jest tym najbardziej dopasowanym do niemieckiej historii tego języka. A wywalenie tego E jest zwężeniem. Weihrowe jest łatwiejsze w artykułacji kaszubskiej, więc Weihrowe szybciej się wymawia jak Weihrowe. To jest łatwiejsze do wymowy, więc tam doszło do wywalenia naturalnego tego E, chociaż nazwisko Weicher czy Weier po niemiecku, po kaszubsku chociażby wójt gminy Luzino czy masa innych osób, które tutaj nie ma, ma tą skróconą wersję już. Tak. Tylko pytanie, z jakich Weierów oni pochodzą? Czy bardziej tych osadników z Besarabii chyba z XVIII wieku. Tutaj była taka fala, która przyszła w tamtym okresie. A więc bardzo się cieszę, że pan ten wątek podniósł, bo na Facebooku jak zwykle wylało się szambo dyskusji na temat bronienia biednych mieszkańców Wejherowa, którzy przez wieki byli gnębieni przez niemiecką administrację, niemieckich sąsiadów. Nie przesadzajmy. A dworzec jest pięknym przykładem architektury z okresu XIX wieku. Tak. I żeby nie wojna francusko-pruska i ci, którzy ją wygrali, to by nie mieliśmy tego dworca w takiej postaci. Ja tam przeciwko Neustadt nic nie mam. Wielu z Wejherowian, to zresztą wyszło tam od kaszubskich rozmówców w tej dyskusji facebookowej, że tata, dziadek mu czasami wręcz pratali do platali to stwierdzenie, że schunka to jest Neustadt. No tak, no to było, te nazwy się przeplatały. Tak? Kaszubskiego nigdy nie spotkałem w żywej Kaszubszczyźnie określenia mieszkańca Wejherowa jako Wejrowianin albo coś takiego. Było zwyczajno miastowy. Ten z miasta. Miasto. No tak. I to tak naprawdę sięga, ja kiedyś się tym interesowałem jako student, dokąd podróżując po Kaszubach, spotykając się z różnymi osobami kaszubskojęzycznymi, dokąd sięga, bo pan powiedział o tym Pucku, to jest ta północna granica, a gdzie jest ta południowa granica tego funkcjonowania właśnie, że ktoś jest z miasta, że rozumieją. To jest tak jak mniej więcej nasza genealogia tutaj naszych terenów do Lesoków. Za Lesoka ma te kartuskie strony, już to był troszeczkę inny świat, jak ktoś państwa analizował swoje drzewa genealogiczne i pochodzi gdzieś tutaj z okolic Wejherowa, to
to drzewa ekonomiczne bardzo rzadko przebijają się przez Lesoków. Tam już był inny jakby mikroświat. Więc kartuzy nie używały tego. Oni bardziej, ja już jak się za kartuzy jechało, to już miasto to była Kościerzyna. No tak, oni mieli swoje miasto w Kościerzynie. I jednokrotnie miałem gdzieś tam jakieś różnego rodzaju spięcia z ludźmi z tamtych stron, którzy mówili, z jakiego ty jesteś miasta. Przecież my mamy Kościerzynę, to jest miasto z historią, a nie to wasze Wejherowo. Dziękuję panu bardzo za poruszenie tego tematu. Mam nadzieję, że materiał będzie szybko do wykorzystania na YouTubie. Też mam nadzieję. Jeszcze tu taką dygresję, bo chciałem o tym powiedzieć, ale jakoś mi to umknęło, jeśli chodzi o tą rodzinę Wejherów, bo też w wielu źródłach Polski gdzieś tam, które opisywały przedstawicieli tego rodu, czy Jakuba, czy tam jego krewnych, ludzie, którzy nie znali niemieckiego, no to no pisali wprost gdzieś tam w jakichś wspomnieniach czy swoich dokumentach Weyer, Weyer, więc to H też pomijali. Ci, którzy nie znali niemieckiego, no pisali tą formę fonetyczną, którą słyszeli. Więc też wiele takich źródeł odnośnie tej familii jest no, spoza Prus, które no, rzeczywiście notuje tą formę fonetyczną. Więc też myślę, że to jest dla nas jakaś wskazówka, jak powinniśmy odczytywać nazwę miasta. Ale nie wiem właściwie, w jakim momencie zaczęło się wymawiać to H, bo też tak głęboko gdzieś tam w to nie wchodziłem, więc myślę, że warto by było spróbować uchwycić, kiedy to H zaczęło być nie nieme, tylko wymawiane. Być może kiedy za czasów PRL-u. No podejrzewam. Tutaj czyszczono i tak. Wtedy piękna polska wymowa i nastawienie wtedy na H. A wracając jeszcze do tego stwierdzenia, że jadę do miasta. Od 20 paru lat pracuję w dwóch takich miejscowościach, gdzie są i ludzie napływowi, a tacy z dziada pradziada. Jakież moje zdziwienie, 27 lat temu dostaję usprawiedliwienie. Proszę o zwolnienie mojego dziecka, ponieważ jedziemy do miasta. I to jest cały czas. Ja panu powiem, że bardzo wiele ludzi się przeprowadza. Tereny wiejskie, przepiękne, okolica, ziemia. Natomiast dzieci, to jest trzecie pokolenie, które, przepraszam, już tam jest, drugie, które ja uczę, cały czas jest, jadę z mamą do miasta albo jadę do Płocka. I one nie wiedzą dokładnie, bo to jest tak naturalne, że oni jakby nie wgłębiają się dlaczego. Tak mówili pradziadkowie, dziadkowie, rodzice i autochtoni, tak. Natomiast nowi nie. To jest, ale jak do miasta? Bo tu gdzie? Do Wejherowa jedziesz, do szkoły, gdzie do Wejherowa? Nie, składam papiery do miasta albo do Płocka. Tak, oczywiście bardzo kolokwialnie. Także to istnieje cały czas. To nie jest jakby wytarte. Tak jak u starszych mieszkańców Wejherowa ciężko jest znaleźć osoby pokolenia naszych dziadków, które by powiedziały jedę do Lęborka. Wiedzą, że jadą do Lęborga, bo to gry dla nich jest naturalne. Tak jak do Malborga, Lęborga i tak dalej, więc te wpływy są. Zresztą takich zwrotów jest więcej. Na przykład etnografowie polscy w latach 30. prowadząc badania w okolicach Miechocina, właśnie podpuszczali mi miejscową ludność do tego, żeby wytłumaczyli im, dlaczego oni mówią o nich, że oni przyjechali z Polski. Gdzie ta Polska jest? To przecież było normalne. Każdy, który stąd pochodzi, pamięta, nie wiem, prognozę pogody jeszcze w latach 80. czy 90. u swoich dziadków, to było, że kol nas bandę słońca, w Polsce bandę deszczu. Za Borami zaczyna się ta Polska, jak pisał Aleksander Majkowski, zabita dechami, tylko niech ci Polacy z drugiej strony te gwoździe zabiją, żeby nie dało ci ich ściągnąć. Tak jest. Może jeszcze ja zadam pytanie właściwie. Co minut pan by odpowiedział? Chodzi mi o ten napis, który został w tej chwili odkryty na dworcu Wejherowie Neustadt. Czy by pana powinien zostać zachowany w tej formie, która jest i być powszechnie oglądany, czy jednak powinno się coś obok powiesić Wejherowo, czy Wejherowo, czy też ten napis zasłonić? Mówi to pan to ciekawe rzeczy, mówię o wspólnocie tu historycznie Polaków i Niemców, żeby można porozmawiać, a takiej wiedzy nie mam dużej, bo stąd jestem, ale nie z Wejherowa, też tutaj dosyć mam bliska, ale z Rumi. Natomiast to słowo Neustadt u części, wydaje mi się, mieszkańców Wejherowa zostało unieważnione przez II wojnę światową w Jaśnicy i te wspólne zamieszkiwanie przez setki lat, które miało miejsce, ale rzeczywiście chyba na terenach Kaszub było czymś normalnym, nie budziło żadnych emocji, jednak
II wojna światowa coś tu jednak chyba zmieniła w świadomości i u części przynajmniej, nie u wszystkich oczywiście, ale u części, no budzi to jakiś taki niepokój, zaskoczenie, zdziwienie. Raz się spotkałem z mieszkańcem Ejgrona, którego na przykład drażni w starostwie powiatowym. Skądinąd te ładne zdjęcia Siemensa Wejkrowa z początków XIX wieku i XX wieku, czyli w okresie międzywojennym, gdzie są zachowane napisy jeszcze Neustadt, czasami Neustadt i Wejkrowa, ale to słowo Neustadt budzi takie negatywne to jest skojarzenie, że to są Niemcy, to niemieckie i tym podobne. Więc to, ta wrażliwość jest chyba podzielana. Jakie tutaj jest Pana zdanie na ten temat? Chyba ten budynek, bo trzeba by się pewnie się z tym w jakiś sposób zmierzyć. Znaczy, no na pewno druga wojna odcisnęła tutaj piętno na tych wzajemnych relacjach, tu nie ma co do tego wątpliwości i rzeczywiście gdzieś tam już po 45 to wkraczamy w zupełnie inną rzeczywistość tych kontaktów polsko-niemieckich. Natomiast czy to zostawiać, to szczerze powiedziawszy nie wiem. Nie chcę tutaj wydawać jakiegoś jednoznacznego zdania. No, na pewno nie można, myślę, o tym zapomnieć, no bo tak jak mówiłem, jest to część naszej historii i możemy próbować to wymazać, czy możemy gdzieś tam nie zgadzać się z tą przeszłością, no ale no, tak było i co najwyżej możemy starać się budować lepszą przyszłość, unikając pewnych wydarzeń, chociaż no, sam napis raczej za te wydarzenia też nie jest odpowiedzialny. Myślę, że tu nie można winić napisów czy tej przestrzeni. Ale czy on powinien istnieć, to szczerze powiedziawszy nie wiem. No, jest to jakiś element świadomości czy minionej przeszłości, ale tutaj nie będę się chyba jednoznacznie wypowiadać, czy on powinien być, czy nie. To jest trudne, bo kilka lat temu na szkole podstawowej w Żarnowcu, remontowanej tej starej szkole, vis-a-vis kościoła, odkryto ten napis po niemiecku, szkoła podstawowa. I on pięknie jest. I gdzieś tam uczymy o tym, że tutaj były te nazwy. A też nie było łatwo. Bo zobaczcie Państwo, jest tak. Też taka rzecz, że zaczynamy o tym rozmawiać, prawda? Coś fajne, bardzo dużo takich rzeczy wychodzi po prostu z tego. Z istnienia, nie zamalowania, nie gdzieś tam ukrycia, tylko istnienie, no czasami ciężko jest opalić, tak jak Pan wspomniał o tym, że w pewnym momencie nastąpił bardzo silny podział tych godności czy mniejszości, czy, no wiadomo o co chodzi, tak? No ale gdzieś ta pamięć zostaje i można to tym wszystkim jeszcze raz opowiedzieć i to zrozumieć, tak? I nie dopuścić, tak jak też Pan Cenek powiedział. Tak, no bo odkryto i właściwie fala hejtu, bo to Niemcy, okupanci, to trzeba usunąć absolutnie, tak? A no myślę, że na to nie można tak patrzeć zero-jedynkowo, no bo... Też nie mówię, że trzeba koniecznie to zostawić, no bo jednak rzeczywiście to są trudne tematy, ale z drugiej strony to też powoduje dyskusję. Tak? Spotykamy się, rozmawiamy, wymieniamy poglądy, wiedzę, bo gdzieś tam wiele tych głosów wynika z jakichś takich uprzedzeń, ksenofobii czy jakichś narodowych takich właśnie niesnasków, a dzięki temu, że to by było na przykład, no to możemy o tym rozmawiać, budować wiedzę i pamiętać o tych wydarzeniach, a tak to by uległo zatarciu i widzimy gdzieś tam napis, no ostatnio nie, to absolutnie nie może zostać, bo to jakaś pamięć o złych wydarzeniach. A no wcale chyba te wydarzenia nie zawsze takie złe były. No, druga wojna oczywiście, ale te 150 lat, no może tu zabrzmie jako filoniemiec jakiś, ale nie o to mi chodzi, ale też było wiele dobrych momentów. Tak? No, ten dworzec powstał dzięki Niemcom de facto. Tak? Gdyby nie Niemcy, no to tego budynku by nie było. No, to też jest chyba istotne. Kościoła no, też by też, było. Tak, no wielu rzeczy by nie było. Zbudowanego za francuskie reparacje. No. Jeszcze pytanie, czy wiadomo z jakiego okresu jest ten konkretny napis na dworcu, czy to jest właśnie z okresu okupacji II wojny, czy być może jeszcze wcześniejszy, tylko był zakryty, zamalowany, czy nie da rady tego? Znaczy nie ma zbyt wielu ikonografii, ale gdzieś tam na pocztówkach, czy na jakichś zdjęciach, które widziałem, to w okresie pruskim, czyli tam po wybudowaniu, tam było takie, w tym miejscu było takie zadaszenie, więc... Prawdopodobnie to jest jednak z czasów II wojny, bo gdzieś tutaj na tym Gzymsie to było doczepione do tego taki jakby daszek, więc to prawdopodobnie nie byłoby miejsca na ten napis, ale no, nie ma na tyle dobrych jakby z ilustracji, przynajmniej ja nie znalazłem na tyle dobrych zdjęć, żeby można było to jednoznacznie stwierdzić. Ale no, nie mam tutaj chyba tego teraz, ale w czasach tych pruskich były na peronie były takie tablice jakby Neustadt, więc
prawdopodobnie tego nie było, ale tutaj nie chcę mówić na pewno, bo przeglądałem jakąś tam ikonografię i tam było to zadaszenie, które jakby wykluczało możliwość napisu w tym miejscu, ale to były też jakieś grafiki czy pocztówki z przełomu XIX-XX wieku, więc być może gdzieś tam to się pojawiło, powiedzmy w latach tam w pierwszej wojny czy ten, ale no, prawdopodobnie jest to raczej pozostałość po II wojnie. Ja mam jeszcze jedną uwagę, bo to jest taka szersza dyskusja odnośnie tego nazwy Neustadt, to jest właściwie takim przyczynem do szerszej dyskusji, która od czasu do czasu ma miejsce, bo jeżeli mówimy Neustadt, to od razu kojarzy się słowo zupełnie w innym historycznym otoczeniu, bo mamy może Danzig, to chyba czy Breslau, też miasta powiedzmy z tradycją pewną niemiecką czy pruską, jak zwał, tak zwał. Mamy też Gotenhafen, Gdynia została przekształcona. Tutaj pan powiedział, że Neustadt powróciło do tej nazwy niemieckiej w latach 39-45, a wcześniej było nazwą w okresie zaborów Polski, bo to akurat Wielkowo jest miastem typowo polskim, można by założonym. W przeciwieństwie powiedzmy do, no nie wiem czy tutaj, nie chcę się wypowiadać, powiedzmy no, może Wrocław. Ta kwestia wraca tych nazw miejscowości, czy je na przykład eksponować. Jakby Państwo zobaczyli Danzig w Gdańsku albo Breslau w Wrocławiu, jakbyście zareagowali, bo to jest też pytanie, czy byłoby to naturalne, czy to jest kwestia naturalna, czy to jest jednak odniesienie się do pewnych rzeczy z przeszłości. Teraz jak to oceniać, jak to weryfikować? To spójrzmy z drugiej strony też może. Tak, ja mówię, to są różne rzeczy, ale mówię Gotenhafen też nie, ale mówię w kontekście przekształcenia nazw polskich w niemieckie. Tak, ale to też wynika z takiej świadomości, tak? Że jakby mamy taką historię Meitnerową, tak? A jaka jest historia gdańska? To jakby zupełnie inaczej brzmi Neustadt, a inaczej będzie brzmiała ta nazwa niemiecka. Ja to powiedziałem, że to jest akurat polskie miasto, ale tą samą, mi chodzi o sam pewien taki trik, pewien sposób narzucania mieszkańcom historii. Mówię na przykładzie Gdyni, typowego, no już chyba nikt nie powie, że to nie jest polskie miasto. Typowego. I co zrobili Niemcy w 1939? Nie zachowali nazwy Gdynia, Gotenhafen. Na początku jest Gdyngen, potem Gotenhafen. A może tak, ale to już nie jest... Gdyngen jest historyczną nazwą. Pewne rzeczy, które można tworzyć zupełnie nieświadomie, wytworzyć w mieszkańcach. Mi się wydaje, że to już nie chcę wchodzić taką głębszą dyskusję, bo ona pewnie wśród mieszkańców, jeżeli ktoś się temu przyjrzy, pewnie każdy będzie miał swoją ocenę, bo to jest też kwestia oczywiście pewnej wrażliwości, pewnego podejścia, pewnej tolerancji, pewnego zobaczenia historycznego w kontekście, bo to oczywiście każda sytuacja zupełnie jest inna i tego nie można tak zupełnie do jednego worka wrzucać. Zgadzam, natomiast mówię, w tym też jest jakaś ukryta myśl właśnie, bo mi się kojarzyło Neustadt 1772-1918, czyli zabory. 39, pan to napisał w jednym sensie. To też jest ciekawe, aczkolwiek Neustadt, że miasto, to dla mnie jest też ciekawe takie odkrycie, bo to rzeczywiście, ja nie mówię, nie jest, chociaż tutaj mam dosyć mocne korzenie wejchowskie, ale jestem z Rumy, więc do miasta rzeczywiście było to coś, co mi tutaj uświadomiono, że tak. Taka jest tutaj nazwa wśród mieszkańców. Dziękuję. Moim zdaniem powinniśmy rozgraniczyć kwestie nazw nadawanych stricte germańskich, jak to wtedy nazywano w okresie narodowego socjalizmu, jak Gotenhafen, czy są też wioski w okolicy Bytowa, którym zmieniano nazwy właśnie na bardziej germańskie, bo nazwy niemieckie z okresów cesarskich przypominały zbyt słowiańsko brzmiące nazwy. Więc to Gdyngen funkcjonowało przez kupę lat, to są wieki niemieckich map, dokumentów, gdzie Gdyngen się pokazuje, a Gotenhafen to tylko 6 lat. Ten port Gotów, którzy mieli tutaj przecież swoje kilkaset lat na przełomie ery.
Jednakże tu pytanie pojawia się bardziej skomplikowane. W jakim kierunku my idziemy? Czy my idziemy w kierunku budowania świadomości wielowiekowej historii Wejherowa w różnych okresach historycznych i wtedy tak naprawdę mówiąc brzydko, to jest nasza rola jako ludzi, którzy mają na ten temat jakieś pojęcie, mamy na to jakiś wpływ. Czy poddajemy się całkowicie jakiemuś lękowi, strachowi i budujemy prawiastowskość, to co dla komuny było. Ja Państwu przytoczę taką skrajny przykład z mojego życia, dokąd możemy się posunąć w tej obawie, aby kogoś nie urazić, kogoś nie obrazić. Ja kiedyś pracowałem w informacji turystycznej w Dębkach i z tego powodu, że lubię rozmawiać i nie tylko dawałem broszurki, ale chętnie wchodziłem w jakieś dyskusje z turystami. Miałem taką rozmowę z dwoma paniami, turystkami gdzieś z Polski, najprawdopodobniej z Mazur, jak to Dębki, głównie Warszawa i okolice. I panie mówiły, że to tak wszystko pięknie, ładnie u was, tylko ta niemiecka architektura. Mówię, ale jaka niemiecka architektura? No Dębki przecież nie mają zabytków z czasów krzyżackich, zamków, no ciężko powiedzieć. Im chodziło o szafulec. Jaka to jest ignorancja historyczna, architektoniczna, gdy szakulec, który jest typowy dla całej północnej Europy, one traktują jako coś, co my sobie teraz gdzieś w ostatnich latach zaczęliśmy budować na zasadzie, nie wiem, jakiegoś resentymentu do Niemiec. Więc jeśli pójdziemy w tym kierunku, nie wiem, jak daleko musimy się posunąć, aby udowodnić Polakom, że jesteśmy bardziej polscy od Polaków. Tutaj padły te głosy, że jeśli napis, to może też dworzec wymarzmy. Wymarzmy dawny psychiatryk, czyli dzisiejszy koszary, szkołę dla głuchych, szkołę specjalną. Elektryk jako dawny obiekt szkolących nauczycieli. Obecny ratusz z 1907. Zbór imienia cesarza Wilhelma, czyli obecny. No, ale gimnazjum. Właściwie całe miasto, skoro Jakub Wejher je założył. No, przecież on był Niemcem, no. Powinniśmy go zmienić na Jakub Staw. No. I dorobić mu prapiastowskie korzenie, tak. Gdzieś pochodzące od Rzepichy i Piasta. Wtedy może byłby do przełknięcia dla polskich turystów, czy Polaków, którzy tutaj przyjeżdżają. Na ile to jest jakiś nasz głębszy chyba problem kaszubski, czy ludzi, którzy przez ileś tam dziesięcioleci wmawiano im, że powinni się wstydzić tego, skąd są, gdzie mieszkają, jak żyją. I teraz sprawa jest taka, że powinniśmy udowadniać, że tak nie było, że to wszystko było złe i podpinać się pod jakiś główny nurt. Jak mówiono o prapiastowskości, to prapiastowsko. Teraz powinniśmy wszędzie mówić o tym, że owszem, może Niemcy gdzieś byli, ale generalnie byli źli i wszystko, co od nich dostaliśmy, jest złe. No przecież byśmy dzisiaj nie mieli wielu rozwiązań, gdyby nie niemieccy osadnicy. No ja to zawsze uczę, podkreślam, że występowanie osadników niemieckich na wschodzie miało plusy i minusy. Zasadniczym minusem było to, że zakłócały strukturę etniczną, która powodowała różnego rozwiązania polityczne, przecież te traktaty wendyjskie dotyczące kaszubskich mieszkańców, na przykład Koszalina, którzy byli upośledzeni prawnie w swoim mieście na rzecz niemieckich osadników, ale kto to wprowadził? Wprowadzili nasi książęta, którzy chcieli zachęcić niemieckich osadników do osiedlania się na tych terenach i ich wzmocnić. To jest na pewno minusowe, ale wszelkie rozwiązania rolnicze, uprawy, przecież Fryderyk Wielki uratował tę część Europy przed naturalnym głodem. Dlatego ci, którzy lądują na jego grobie, kładą tam kartofle, sam to robiłem, kupione w Lidlu, nieopodal, po żydowskim Lidlu. Bo ten człowiek miał wizję. Pomimo tego, że dokonał rozbiorów, był inicjatorem rozbiorów Polski, był wizjonerem, władcą, o którym Polska XVI-wieczna mogłaby tylko śnić. Kiedy była możliwość rozbudowy polskiej potęgi. I teraz to wszystko spychać do wora hitleryzm, piaśnica i rozstrzelania jest uspłyceniem historii 1500 lat historii Kaszubów nad Bałtykiem do 5 lat II wojny światowej.
tam 13 lat narodowego socjalizmu. No ale wielu by teraz zarzuciło jakiś filogermanizm w tym momencie i gloryfikację. Jak najlepiej mówię. To znaczy, to ciekawe pan oczywiście mówi, ja tu się też zgadzam, że to należy do pewne rzeczy rozgraniczyć, co było dobrze, że nie tworzyć takiej biało-czarnej historii, bo ona tak do końca nie była, może po tym okresie II wojny światowej. Natomiast coś innego tutaj jest, policja państwa, można wykorzystywać nazwy miejscowości do tworzenia pewnej historii, do pewnego uświadomienia, to pewnie może inne zagadnienie, zupełnie szersze, przyznam. Chociaż taki niedaleki nam, jak już mamy przy nazwie Königsberg, później Królewiec, teraz Kaliningrad. Znowu Królewiec z powodów politycznych Polski. No właśnie mówię, że te nazwy, no Litwini bardzo dbają o swoje nazwy, po litewsku wszystko. Oczywiście to może doprowadzić do jakiejś paranoi rzeczywiście, bez szacunku, bo my sami na przykład Litwinom zarzucamy, że nie ma zachowania polskich nazw. Czy polskich nazwisk, to samo, co boimy się od Niemców. To podobnie chyba jest w sytuacji do Litwinów, które z dziesięciokrotnie wielkościowo mniejsza od nas. Więc jest to jakieś ciekawe zagadnienie na przyszłość, jak tu rozróżnić taką normalną spojrzenie na historię, na to, co było dobre, a co złe, i to odróżnianie i pewna taka umiejętność tej oceny. Ale tego dzisiaj się oczywiście... Na co ja bym liczył, jako tutaj, że jest pan wicestarosta, na to, że wyremontowany dworzec fajnie, aby miał jakąś wystawę związaną z historią tego dworca. My wielokrotnie zapominamy o tym. Będzie. No, bardziej chwała wszystkim inicjatorom i chętnie tam się wybiorę z moimi uczniami, aby zobaczyli to, że SKM-ka, którą jeżdżą, to nie jest rzecz, która została pobudowana w czasach ich rodziców czy dziadków, ale to jest... Mojej prababci wujek był jednym z żołnierzy pruskich po wojnie francusko-pruskiej, który w czasie służby zasadniczej już w Zjednoczonej Armii Niemieckiej był przydzielony do ochrony transportów ze złotem z Francji, które szły do Prus. I tutaj jeszcze jedna taka dygresja a propos rozmów z uczniami. Zawsze tutaj posługuję się przykładem hiszpańskim i pruskim, jaka była przemyślaność tych inwestycji społecznych, bo w Hiszpanii Portugalczycy zachłysnęli się w XVI wieku tym złotem, srebrem, klejnotami i doszło do tej hiperinflacji na Półwyspie Iberyjskim i to później rzutowało na inne części Europy, a Prusacy przez to, że to złoto z Francji zainwestowali w te budowy tych małych szkółek na takich zadupiach jak Głodnica na przykład, znana nam wszystkim pierwsza kaszubska szkoła Witka Bokrowskiego. A nie można mówić, że takie zadupie. No, ale to centrum, to jest centrum. Który samorząd dzisiaj by w takiej miejscowości pobudował szkołę? Jednak to ożywiało gospodarkę, dawało ludziom pracę, powodowało to, że ten pieniądz był naturalnie wprowadzany w obieg i nie spowodował, jednocześnie nie został przejedzony, wprowadzony został w obieg, napędził ten cały motor. Bo tutaj my pamiętamy pruskie władze właśnie przez te inwestycje. Ja mieszkając w Kanadzie, wśród Kaszubów kanadyjskich przez pół roku, miałem okazję rozmawiać z tymi ludźmi, których dziadkowie wyjechali, tych 90-latków, których rodzice wyjechali ze starego kraju. To oni wspominali Prusy jako symbol biedy, braku perspektyw, bo to było przed wojną francusko-pruską. W latach 60., 50. XIX wieku, wbrew opiniom naszych dziadków, którzy gdzieś tam pamiętali od swoich rodziców, bądź z własnej adopcji, ten cud gospodarczy za czasów ostatnich Hohenzollernów, to jednak nie było tak kolorowo. I tutaj chwała im za to, że oni napędzili tą całą gospodarkę, bo my naprawdę byliśmy tyłem cesarstwa. No właśnie, szanowni państwo, opada tynk, zaczyna się remont, pojawia się napis Neustadt i nie wiadomo, co z tym zrobić. I rozpoczyna się dyskusja. Ja nie wiem, czy... No bo rozumiem, że to jest, inwestycja finansowana przez PKP. I pytanie, czy oni mają jakieś plany, co teraz zrobić? Bo rozumiem, że to zrobił się dla nich pewien problem. Jest napis,
I w którą stronę teraz iść? Czy zamalowywać? No i właśnie. I pytanie, czy oni zechcą się skonsultować, czy pójdą w stronę jakiejś ekspertyzy historycznej? Ja mogę podejrzewam, bo możemy historycznie dyskutować, to jest ważne, historia jest ważna. Przykreślenie tylko Niemcy hitlerowskie, że Neustadt też się z tym nie zgadzał. PKP, jako powiem w zasobach, to jest PKP Polskiej Linii Kolejowej, ten budynek, ma duży komfort, bo oni mają standaryzację stacji. I czy my byśmy chcieli tutaj mieć Neustadt czy Pekoropolis, to my sobie możemy chcieć. Ale oni według standaryzacji, tak jak się jedzie przez Polskę, zmodernizowane perony, dworce i tak dalej, to oznakowanie jest systemowe. I prawdopodobnie no, pójdą w nomenklaturę tą współczesną, tak urzędową polską i tak to się skończy pewnie, przekreślając jakby. I wszyscy będą chyba zadowoleni wtedy, bo nikt nie powie, że to nie jest zgodne z ich tam mniemaniem i tak dalej. Oni powiedzą, mają swoje regulaminy wytyczne i tak dalej, i tak dalej. To zostanie co przykryte? To wcale nie jest takie oczywiste, bo od wszystkich chyba dworce, jeżeli dobrze się wydaje, tego typu mają nadzór konserwatorski. To oczywiście jest. Ale taka ciekawostka, tak mi się właśnie przypomniało, w Gdańsku w 2018 w tym roku robili też remont dworca, tam powstał napis postamt chyba, tak mi się wydaje. Ten napis został, z jakiego powodu nie potrafię tego przytoczyć, ale też, tylko że wiadomo, to też była elewacja taka zabytkowa, tak? Ale z jakiegoś powodu nie powrócili do napisu Poczta Polska chyba, czy tak, bo taki tam był w tym czasie, tylko został ten postamt. No ale w Rumi chyba nie było konserwatora. Nie, no to ja nie twierdzę, że jest brzydkie, ale nie przypomina w niczym oryginalnego. Ale bo też przez jakiś na tym dworcu bronili, dlatego go Rosjanie musieli rozwalić. Nie, to schronowy. Tak, no nie, ja naprawdę mówię, na dworcu w Rumi broniło się oddziały niemieckie w starym dworcu. I on został doszczętnie przez Rosjan rozwalony z działu. Słyszałem opinię, że byli to jacyś żołnierze Waffen-SS, ale głowy nie dał. I on przez to został zniszczony. Tam był ładny XIX-wieczny dworzec. Polski też? Nie, broń Boże, nie polski. Był jak najbardziej popruski. A teraz mamy, mieliśmy paskudę popererowską, a teraz mamy piękny obiekt biblioteczny wyremontowany w tej paskudzie popererowskiej. Tak, tu też będzie, tu też jest biblioteka, będzie w przyszłym roku też oddane już ostatnio. Ale ja bym zostawiła ten napis. To jest tylko moje stanie. Wydaje mi się, że można coś napisać przecież do wojewódzkiego konserwatora tutaj, jakie są plany. Naprawdę, no. A w jakim miejscu dokładnie jest ten napis? On jest od czoła, od miasta, czy on jest od torów? Nie, od torów. Od torów. Mhm. To tym bardziej zostawię. Nie mamy chyba wątpliwości co do tego, że budynek dworca z pięknej czerwonej cegły zyska dawny blask. I to jest na pewno tak. Wartość wejherowo na tym niewątpliwie zyska. Ale ile zyskałby z takim napisem? Ile osób przyjechało jeszcze zobaczyć? No właśnie. Patrzmy na turystykę, ale naprawdę, no, jeżeli patrzmy wieloaspektowo, patrzmy też na turystów, którzy szukają takich smaczków. Naprawdę, zawsze będzie dyskusja, zawsze będą i za, i przeciw. No to jest chociażby krótkie upamiętnienie właśnie tablicą, tak, tych czasów. I tak, albo nawet jakiś napis tam dać, że to jest nazwa z tego i z tego okresu, tak. Nazwa historyczna, że nazwa obowiązkowa jest taka, ale że jakieś takie informacje, ludzie szukają takich rzeczy. Są turyści zagranicy, tak zwani polscy Niemcy, którzy w czasach 80. lat XX wieku wyjechali i wracają teraz. Przecież my mamy naprawdę fale emigracyjne różne. Dlaczego my mamy się tego wstydzić, zasłaniać ciągle, prawda, poprawność polityczna, trzecia płeć i tak dalej. No to zostawmy to. U nas trzecią płcią są Niemcy. Koniec kropka. Z tą poprawnością to tak zauważyłem na social media, na profilach, które są prawdopodobnie tworzone pod popularyzację Polski szeroko rozumianą. Gdzie się puszcza jakieś informacje, na przykład takie wstawki ładne w Gdańsku, taki kanał jest Wielu Poland, chyba coś takiego nieważne. Ja tam widzę w komentarzach zagranicznych, że piszą, Gdańsk to nie jest polskie miasto. To zostało zabrane Niemcom i to już nie raz to widzę takie komentarze, nie? Ruskie trolle potrafią pisać różnie. Nie mówię, że to ruskie trolle, ale takie syta. Ale zawsze będą komentarze, ale nigdy nie będzie świat zero-jedynkowy. Jeżeli my możemy coś ocalić, to dlaczego mamy na przykład jakieś zabytki? To jest ten napis również zabytkowy. To jest właśnie bardzo ciekawe, co pan powiedział, że internet zaczyna żyć już tym, że my możemy coś łatwo wymazać, zaszczekać, a takie dyskusje, jakie się właśnie podnosimy,
upamiętniając to przez historyków tablicą taką kontrolowaną, powiedzmy przemyślaną informacją, to nie jest coś, co tak jak pan wspomniał, trolle internetowi zakrzyczą i za miesiąc się okaże, że tego po prostu... Dlatego inicjujemy Kaszub Fundacji, dyrektor pan Opolski wiedzą o portal, który ma tą wiedzę Kaszub zabezpieczyć internetowo, super, że będzie informacja sprawdzona, konkretna i że nikt nie będzie mógł na po to, co pisać, było tak, a nie inaczej. Nie? Bo to co mogę zmyślać. Ktoś mógł mi powiedzieć na przykład jakby małe jakoś z bajki historię, ja ją przyswoimy jako fakt autentyczny, niektórzy się pojawią. Że fakt autentyczny nie istnieje, bo fakt jak fakt. Dziękujemy Ci wszyscy, Adam, że podjąłeś ten temat, że ta dyskusja w internecie, no tutaj powiedzieliśmy o pewnym szambie, które gdzieś tam się wylało, ale no, radość z tego taka, że w ogóle podjęto ten temat i on sprawił, że tutaj mamy teraz merytoryczną dyskusję, która potem również przeniesie się do internetu za sprawą naszego kanału i mam wrażenie, że jest to dopiero początek takich dyskusji, no bo nie mamy takiej spójnej polityki, która mówiłaby o tym, w którą stronę powinniśmy iść i zawsze dla nas odkrycie pewnego napisu na budynku, który jest swego rodzaju takim palim psetem, gdzie są pewne nawarstwienia, staje się dla nas problemem. A więc powinniśmy o tym dyskutować. Szapoba za tą inicjatywę, Adam. Wszyscy dziękujemy. Wszyscy mogliśmy tutaj teraz bardzo merytorycznie porozmawiać w odróżnieniu tego, co niedawno stało się na Facebooku czy w internecie, a więc jeszcze raz wielkie brawo. Państwu dziękujemy za zainteresowanie i ożywioną dyskusję i zapraszamy do kolejnych naszych odcinków, wykładów z cyklu Wejherowo na kartach historii.